Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Reddita, co ostatnio tak co tydzień wychodzi, ale widzę, że wam się podoba, więc dlaczego by nie, dlaczego nie przeglądać tego Reddita, śmiesznych, zabawnych sytuacji, a nieraz też ciekawych ze świata FIFA oczywiście, więc przejdźmy od razu, bez zbędnej gadki, oprócz tego, że zawsze możesz zostawić tą łapkę w górę teraz, czekam, i subskrypcję, jeżeli jeszcze jej nie masz, i ten dzwoneczek możesz zaznaczyć, i wszystkie takie duperele, ale my przejdźmy do GIFa, gdzie Luke Shaw po prostu kradnie piłkę od Cristiano Ronaldo. Zobaczmy, co to za akcja i o co tutaj w niej chodzi. Okej, mamy Cristiano Ronaldo, który próbuje wykonać rzut wolny, ale tak jakby... Ha! I to wpadło! Przypomniał mi się historia rzutu wolnego u Jacoba, kiedy właśnie tam no, po prostu jakoś to śmiesznie tam wyszło. A tutaj Cristiano się odsuwa, Luke Shaw podbiega, lewa noga, bang! I mamy brameczkę, chociaż nie uważam, że tutaj bramkarz zachował się dobrze. Ale akcja co najmniej zabawna, także łapka w górę już za nią, bo to naprawdę było zabawne. 80 minuta, podbiega jeszcze raz, zobaczmy to. I to fenomenalne uderzenie, proszę bardzo. Ktoś gra karierę i ściągnął sobie Ronaldo z powrotem do Manchesteru, dobre co? Okej, oczywiście tutaj są jakieś różne taktyki po to, jak być lepszym, a my chcemy zobaczyć to. Love Xbox Message Loser, czyli taki przegrany root. To nie było zbyt miłe. I koleś się pyta, czy jesteś kobietą? Ona, że tak. Ten się pyta, czy dobrze wygląda. Od razu rozmowa, ona, że pewnie. No i koleś napisał, że mam nadzieję, że się spotkają. Więc zaczyna od tego, że pewnie przegrał z nią i napisał, że loser. Albo, że wygrał i loser. Nieważne, po prostu koleś chyba ma zbyt wysokiego. No a później dowiedział się, że jest kobietą. Co to zmienia płeć? Płeć dużo zmienia, prawda? Dobra, kolejne zdjęcie. Zobaczmy, co tutaj... A, no właśnie, to by było dobrze, gdybyśmy mogli w klubie szukać przez untradeable players, czyli tych, których nie możemy wymienić. To by było coś, no i powinni to dodać moim zdaniem też, bo jest teraz dużo takich graczy, tym bardziej ci czerwoni, czy coś takiego. Okej, zobaczmy. Okej, koleś kończy hardkorowo grać i tutaj coś opisał, ale nie będziemy tego czytać, bo my chcemy zdjęcia, my chcemy coś śmiesznego, my chcemy gify. Zobaczmy, co koleś zrobił, wygrywał 3-0 w 25 minucie i no, spodziewał się oczywiście wiadomości typu rage. Koleś jest zbyt zjarany na to. Okej, GG. No cóż, nieraz można i tak. Okej, A9. No tak, A9 tutaj mówi, że w prawdziwym życiu, kiedy Eśpedek widzi, że nie ma lewego obrońcy, to on pobiegnie tą lukę załatać, no i jak wróci ten lewy obrońca, no to tej luki już tam nie będzie, a w FIFA jest tak, że ten lewy obrońcy jest w napadzie i ten Eśpedek myśli sobie, to dołączę do tego napadu, żeby strzelić bramkę. No właśnie, tak jest. To wszystko w twojej głowie. Zobaczmy, czy to wszystko jest w jego głowie. Kolejna akcja. Messi strzał, oczywiście. Aha. Food Champions. No, czego ja się spodziewałem, oczywiście. Bramki? Co tu? Dlaczego? Ostatnio też chyba w Reddicie takie coś było. Zabawne to jest. You shall not dab. Zobaczmy, o co chodzi. Nie dabuj, nie dabuj, nie dabuj. Bang. Poprzeczka. I Pogba. Chcę zrobić dab, ale nie może. Dobre, to mi się podobało. No tak, no. Daby już są wiecie, zastarzałe, ale nie można zrobić daba przez Wiktoria Baje. Wiktora Baje. Śmieszne. Dobra, kolejny. Boras Legend Speed Boost Tutorial. Okej. Okay. O, tutaj oczywiście tłumaczę, jak robić speed boosty, czyli twój zawodnik biegnie dosyć wolno i nagle przyspiesza i to dzięki temu można mijać paru zawodników. Wbijcie sobie na to, jeżeli znacie angielski, to przeczytajcie. No i najlepszy, jego ulubione... Okej, już przetłumaczyłem. Jego ulubiony sposób na wykonywanie rzutów w karnych. Damn it! Zobaczmy. Okej, koleś pewnie ustawi się na wprost piłki, nie? Kalinicia, że w lewo? O kurde. No nie do obrony raczej. Koleś jeszcze się rzucił w lewo. Naprawdę powiem wam, że ten karny... No proszę.
No proszę. No jeżeli tak koleś wykonuje każdy karny, to jest nie do obrony. Ja was z tym obrazem zostawię. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, łapka w górę. Trzymajcie się do kolejnego razu.